Przywierzeni do Betlejem pasterze, dają skocznie dzieciom teczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a wokół mi na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a wokół mi na ziemi. Bardzo nam się podobało, wyjątkowy koncert. Bardzo ładnie było. A który raz już pani? Oj, chyba trzeci z kolei. Trzeci i z tych trzech? Tak no, co roku lepiej. Co roku lepiej. Co roku lepiej. Jak się podobało? Fantastycznie, jak co roku. Jak co roku jest coraz lepiej. A która kolęda pani zdaniem najlepiej wypadła? Ja bardzo lubię tą kolędę dla nieobecnych, którą śpiewa Iza. Jest po prostu tak wzruszająca, że ja mam od razu łzy w oczach, także... To lubię najbardziej, ale wykonanie wszystkich było rewelacyjne i ostatni kawałek po prostu tak ruszył wszystkich. Szkoda tylko, że niektórzy nie poczekali do końca, prawda, pan prowadzący skończy. Mam nadzieję, że na przyszły rok to będzie dobra wskazówka, żeby poczekać z szacunku dla wykonawców. Raz, dwa, trzy, cięcie, klatka, jestem. Która już ta edycja? Ósma, z tego co wiem, z tego co się orientuję. Nie pytajcie, kiedy się zaczęła, bo nie pamiętam. 2004 chyba. A skąd się wziął pomysł? Też już nie pamiętam. Nie no, generalnie granie. Jakoś tak było, ja byłem na pierwszym roku studiów chyba. I w 2 tygodnie. A jak już to nie pamiętam szczegółów, coś mi tam przyszło do głowy, no to mówię, robimy. Nie? I wtedy było chyba 6 osób. Zrobiliśmy w ciągu tygodnia czy 2 tygodni przed koncertem cały materiał. Udało się. Jak oceniasz dzisiejszą edycję? No, myślę, że troszeczkę inaczej, nie? Bo nie było... Ostatnie 3 koncerty były takie bardzo głośne, bardzo funkowe, bluesowo, rockowe i no, więcej hałasu, powiem, że tak było. Teraz było bardziej stonowane. Mam nadzieję, że publiczność się nie nudziła. Frekwencja dopisała, pełna hala jak zwykle. Nie wiem, będziemy musieli drugą dobudować chyba. Nie, mam nadzieję, cieszę się, że w ogóle tyle ludzi przychodzi. Trochę się obawiałem, bo mówię, co roku się obawiam, kurde, w końcu nie przyjdą, nie? Ale nie było źle. Nie? Ja jestem zadowolony.